Z traktatu Faustyna, kapłana o Trójcy Świętej. Nasz Zbawiciel, przyjąwszy ciało ludzkie, stał się rzeczywiście Chrystusem, prawdziwym królem i prawdziwym kapłanem. Jest królem i kapłanem, albowiem Zbawicielowi nie może zabraknąć żadnej godności. Posłuchaj, jak Oto sam opowiada o swym ustanowieniu na króla. Ja zaś zostałem ustanowiony przez Niego królem na Syjonie. Na świętej jego górze. Posłuchaj także, jak ojciec potwierdza jego kapłańską godność. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Aaron został namaszczony na kapłana jako pierwszy w Starym Testamencie. Bóg jednak nie powiedział na wzór Aarona, aby nikt nie sądził, że kapłaństwo Zbawiciela można otrzymać przez dziedziczenie. Kapłaństwo bowiem Aarona trwało dzięki dziedziczeniu. Natomiast kapłaństwo Chrystusa nie przychodzi na innych, bo On pozostaje kapłanem na zawsze, zgodnie ze słowami Pisma. Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Zbawiciel jest zatem w swym ludzkim ciele kapłanem i królem, namaszczonym nie w sposób cielesny, ale duchowy. Ci, którzy otrzymywali w Izraelu namaszczenie na króla albo kapłana, Stawali się królami albo kapłanami. Nikt jednak nie był równocześnie królem i kapłanem, lecz albo królem, albo kapłanem. Jedynie Chrystusowi przysługuje wszelka doskonałość i cała pełnia jako temu, który przyszedł, aby wypełnić prawo. I chociaż nikt dotąd nie był równocześnie królem i kapłanem, to jednak otrzymawszy namaszczenie królewskie albo kapłańskie, przyjmował imię pomazańca. Zbawiciel natomiast, jako prawdziwy pomazaniec, został namaszczony Duchem Świętym, aby wypełniły się o nim słowa pisma. Dlatego namaścił cię twój Bóg olejem radości obficiej niż twych towarzyszy. Dlatego został namaszczony bardziej niż inni, ponieważ Jego namaszczenie dokonało się olejem radości, to jest samym Duchem Świętym. Że tak jest naprawdę, dowiadujemy się od Zbawiciela. Gdy wziął księgę Izajasza, otworzył i przeczytał – Duch Pański nade mną, ponieważ mnie namaścił. Wtedy powiedział słuchającym, że to proroctwo już się wypełniło. Również Piotr, książę apostołów, kiedy, jak podają dzieje apostolskie, przemawiał do pobożnego i bogobojnego setnika, uczył, że tym olejem, który wskazał na Zbawiciela jako pomazańca, jest Duch Święty, inaczej mówiąc – Moc Boża powiedział wtedy między innymi zaczęło się to w galilei po chrzcie który głosił jan jezusa z nazaretu bóg namaścił duchem świętym i mocą przeszedł on czyniąc wielkie znaki i cuda oraz uwalniał wszystkich którzy byli w mocy diabła jak zatem widzisz również i święty piotr stwierdza iż jezus w swoim ludzkim ciele został namaszczony duchem świętym i mocą Dlatego właśnie Jezus stał się Chrystusem według ciała, iż dzięki namaszczeniu Duchem Świętym stał się królem i kapłanem na wieki.